Witam Państwa, Michał Trześniewski. To jest program Wolne Głosy Zagranica. Holenderski Trump wygrał wybory w Niderlandach. Kim jest, co dalej, o tym będziemy rozmawiać, a jest z nami pan Andrzej Pawluszek, współpracownik Polskiej Agencji Prasowej w Holandii. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Partia Wolności, PVV, wygrała przedterminowe wybory parlamentarne w Holandii, które, mówiąc dokładnie, odbyły się w zeszłą środę. Co istotne, ta partia dostała największą liczbę głosów, ale nie uzyskała większości. O tym za chwilę jeszcze powiemy. Natomiast przywódcą tej partii i jednocześnie kandydatem na premiera jest Geert Wilders. Polityk, o którym jest głośno od lat, chociażby z tego powodu, że są organizowane regularnie zamachy na jego życie. Polityk antymuzułmański, tak często się mówi. I na początku, panie redaktorze, chciałbym zapytać o tę postać. Kim jest Geert Wilders? Jakie są jego poglądy? Jakie są jego postulaty? No, Geert Wilders to jest postać znana w Niderlandach od przynajmniej 20 lat, nawet więcej, bo on był wcześniej członkiem partii premiera Marka Rutego, liberalnej SVD. On odszedł z niej bodajże w 2006 roku, pospierał się z liberałami w kwestiach gospodarczych, również związanych z migracją, i stworzył swoją partię, Partię Wolności, która od tego czasu systematycznie uzyskiwała coraz lepsze wyniki, ale nigdy tak dobre wyniki, żeby móc rządzić bądź współrządzić krajem. To się zmieniło w ubiegłą środę. Jego ugrupowanie właśnie zdobyło 37 mandatów w Tweede Kamer, czyli Izby Niższej Parlamentu, która liczy 150 członków. I ten Wilders, który w Holendrom kojarzy się przede wszystkim jako postać sprzeciwiająca się islamizacji kraju. On był w 2014 roku podczas kampanii wyborczej, podczas wiecu, mówił minder, minder Marokanen, czyli mniej, mniej Marokańczyków, co zresztą było później powodem postawienia go przed sądem. Ale właśnie taka konsekwentnie antyislamska postawa, również znajdująca odzwierciedlenie w programie ugrupowania, które domagało się i nadal się domaga zakazania Koranu, zakazania budowy meczetów w Niderlandach, no ta partia Wilders jest właśnie tą twarzą antyislamskiej Holandii. Można powiedzieć jest, ale trochę można powiedzieć był. Bo w czasie kampanii wyborczej on znacznie stępił swoje ostrze retoryki. Zapytany o kwestie islamizacji kraju, stwierdził, że to nie jest największy problem Niderlandów obecnie. To jest zupełnie inny ton, który wcześniej dominował w jego retoryce. Przecież jego ugrupowanie chciało stworzyć nawet ministerstwo do spraw islamizacji kraju. Ale właśnie ten Wilders, który złagodził swoją retorykę, ten Wilders, w którym koalicji wyborczej wówczas, przed wyborami paręnaście dni temu, liderka liberałów, ona nie wykluczała współpracy z Wildersem, to też było pewnym sygnałem dla wyborców, że ten Wilders już nie jest takim radykałem, jakim się jeszcze niedawno kojarzył. I ten odmieniony Wilders, ja go nazywam Wildersem 2.0, on wygrał zdecydowanie wybory i prawdopodobnie będzie premierem kraju. Mówię prawdopodobnie, bo oczywiście musi stworzyć koalicję. Wiemy, że partia premiera Marka Rutego, który już nie stoi na jej czele, bo zajęła jego miejsce minister sprawiedliwości Dylan Jesselgos, ta partia zapowiedziała, że już nie będzie tworzyła rządu z Wildersem, ale jednocześnie minister Jesselgos powiedziała, że będzie tolerowała to ugrupowanie w parlamencie. I mamy tutaj możemy mieć do czynienia z powtórką z sytuacji z 2010 roku, kiedy pierwszy rząd Marka Rutego powstał przy wsparciu, przy tolerancji PVV Wildersa. Teraz mielibyśmy do czynienia z odwróconą sytuacją. Wilders rządziłby Niderlandami przy pomocy głosów, przy tolerancji w parlamencie ze strony partii premiera Rutego.
Czytamy w doniesieniach prasowych, że awersja Wildersa do islamu sięga korzeniami 2004 roku, kiedy doszło do zamachu na antyislamskiego reżysera Theo van Gogha. Tutaj ma także mieć znaczenie to, że co ciekawe, Wilders spędził 2 lata w młodości w Izraelu. Tak, dużo tak. czasu także spędził w jednym z izraelskich kibuców. Natomiast pierwsza sprawa, czy ze względu na antymuzułmańskie poglądy Wilders tym razem wygrał wybory, czy z jakichś innych powodów? I druga sprawa, czy ta jego, jak to się mówi, antyislamskość przejawia się w jakichś konkretnych postulatach, czy raczej to jest kwestia taka ogólnoretoryczna? Patrząc na ostatni sondaż portalu RTL News, który zapytał wyborców partii Wildersa, dlaczego zdecydowali się na oddanie głosu właśnie na to ugrupowanie, 87% wyborców stwierdziło, że ze względu na migrację i kwestie uchodźców. Czyli można powiedzieć, że jest to związane z kwestią antyislamską, natomiast jest to przede wszystkim sygnał dotyczący problemów z napływem uchodźców i niekontrolowanej migracji w Niderlandach. Ale to oczywiście ten komponent antyislamski tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo istotny. Natomiast w programie, tak jak wspomniałem, w programie ugrupowania był konkretny zapis dotyczący utworzenia Ministerstwa do Spraw Deislamizacji Kraju, zakazanie Koranu, zakazanie budowy meczetu, więc to są takie konkrety, które Wilders proponował. Przy czym gdyby jego ugrupowanie zdobyło 76 mandatów w Izbie Niższej, czyli posiadałby bezwzględną większość, czy większość pozwalającą na samodzielne rządzenie, no pewnie te postulaty mógłby wprowadzać w życie. Natomiast oprócz niego, jego potencjalni koalicjanci, ugrupowania, które mogłyby współrządzić, no takich tak daleko idących postulatów nie mają. Tak więc tutaj można założyć, że te postulaty pozostaną na papierze, ale to też się oczywiście okaże, bo jaka będzie koalicja, jeszcze nie wiemy. Jaki będzie rząd, też nie wiemy. Wiemy, że Wilders już ma kłopoty ze stworzeniem tego rządu ze względu na to, że dzisiaj podał się do dymisji Home Van Steen. A ty patrzę na kartkę, bo zapomniałem jego nazwiska. To jest senator PVV, który został wyznaczony na negocjatora, ale okazało się, że jest oskarżony o oszustwa i inne przestępstwa, więc dzisiaj złożył rezygnację i te spotkania, które były zaplanowane na poniedziałek między Timmermansem z Dylan Jesilgos, zostały odłożone, bo nie ma negocjatora, nie ma osoby, która mogłaby prowadzić negocjacje w tej sprawie. W sprawie powstania koalicji oczywiście. Kolejna sprawa, która charakteryzuje sylwetkę polityczną Wildersa, to jest to, że jest on określany jako eurosceptyk. Mówi się nawet, takie są doniesienia medialne, że chciał swego czasu zorganizować referendum w sprawie Nexitu, czyli w sprawie wyjścia Holandii z Unii Europejskiej. Czy rzeczywiście on cały czas jest eurosceptyczny, czy ma tego typu zakusy, plany na to, żeby wyprowadzić swój kraj ze wspólnoty europejskiej? Rzeczywiście był to jego postulat, który ciągle jest zapisany w programie ugrupowania, by miało miejsce referendum w sprawie wystąpienia Niderlandów z Unii Europejskiej. Natomiast w kampanii wyborczej to nie było tematem, ta kwestia nie była w ogóle podnoszona. Potencjalny koalicjant Wildersa, czyli partia Nowa Umowa Społeczna Petera Omtzigta, najpopularniejszego polityka kraju, również jest eurosceptyczna, ale to jest eurosceptycyzm bardziej eurorealizm. Partia Omtzigta podkreśla, że głos Niderlandów powinien być w Brukseli bardziej ostry. Swoją drogą podaje tutaj przykład Polski i Węgier jako te kraje, które powinny być naśladowane, z których Niderlandy powinny brać się przykład w relacjach z Unią Europejską. Ale partia Omtzigta nie opowiada się za wystąpieniem z Unii Europejskiej. Wilders, jeżeli chciałby doprowadzić do referendum, musiałby uzyskać szerokie poparcie dla takiego wniosku w Izbie Niższej Parlamentu, a tak naprawdę oprócz jego ugrupowania opowiada się za tym Forum dla Demokracji Terego Bode, które zdobyło tylko 5 mandatów. Tak więc tutaj raczej zagrożenia wystąpienia Niderlandów z Unii Europejskiej nie ma. Natomiast z pewnością będzie to, jeżeli ten rząd powstanie, będzie to dużo ostrzejszy
kursy na kurs w relacjach z Brukselą, co już powoduje, że Bruksela jest niezadowolona, jak to dziennik The Telegraph określił, drży, Bruksela drży przed Wildersem, no bo to nie jest jednak Mark Rutte, to nie jest polityk liberalny, to nie jest polityk, który w elitach europejskich funkcjonuje przynajmniej od 2010 roku, od kiedy był premierem, czy jest nadal, no bo jeszcze pełni tę funkcję, więc tutaj te relacje na linii Haga a Bruksela z pewnością będą chłodniejsze, nie będą tak ciepłe jak jeszcze niedawno. Kolejna sprawa istotna w dzisiejszych okolicznościach geopolitycznych. Jakie jest podejście Wildersa do wojny na Ukrainie? No i to jest niestety zła wiadomość, znaczy generalnie, jeżeli wartościować ugrupowanie Wildersa. Partia PVV opowiadała się wcześniej za tym, żeby pomoc finansowa i wojskowa dla Ukrainy była wstrzymana. Ugrupowanie wprawdzie krytykuje samą agresję Rosji, natomiast w parlamencie wielokrotnie to ugrupowanie głosowało za tym, żeby ta pomoc została wstrzymana. Głosowało również za wnioskiem Forum dla Demokracji, aby znieść sankcje przeciwko Rosji. Jeszcze w marcu ubiegłego roku, gdy ambasador Ukrainy odwiedził parlament w Hadze, no wszyscy parlamentarzyści wstali, żeby powitać tego ambasadora, no z wyjątkiem między innymi posłów Partii Wolności. Tak więc tutaj możemy się spodziewać, jeżeli ten rząd powstanie, że to będzie z pewnością rząd nie tak życzliwie nastawiony Ukrainie jak obecny. Przy czym no, tu mamy jeszcze do czynienia z tym, że potencjalnie wspomniana przeze mnie wcześniej partia Petera Rumzicka ma zupełnie diametralnie inne podejście w tej kwestii. Opowiada się nie tylko za wsparciem Ukrainy, ale wręcz za przystąpieniem tego kraju do NATO. Tak więc tutaj Wilders i jego ugrupowanie, to nie jest dobra wiadomość dla Ukrainy, no ale jego potencjalny koalicjant jest bardzo proukraiński. Tak więc tutaj nie wiemy tak naprawdę, jaka będzie polityka przyszłego rządu. Nie wiemy, kto zostanie ministrem obrony. Obecnie Kajsa Ollongren, minister obrony Niderlandów, twierdzi, że odbiera telefony od zaniepokojonych kolegów i koleżanek z innych rządów, którzy właśnie się tutaj obawiają, że nowy gabinet może być nie tak życzliwy Ukrainie jak obecny. A więc Partia Wolności, PVV, partia Herta Wildersa wygrywa wybory w Holandii, natomiast daleko tej partii do samodzielnej większości. Mianowicie ugrupowanie Wildersa uzyskało 37 mandatów w Izbie Niższej Parlamentu na 150 miejsc. Także brakuje jej sporo do tego, żeby samodzielnie rządzić krajem. Częściowo pan redaktor o tym mówił, ale niejako podsumowując, zapytam jeszcze raz, co teraz będzie się dziać w polityce holenderskiej? Rozumiem, że teraz będą toczyć się bardzo intensywne rozmowy dotyczące tego, jaka ma być ta przyszła koalicja. Dokładnie tak. No jednak najbardziej prawdopodobnym wariantem jest powstanie rządu PVV Wildersa z partią Nowa Umowa Społeczna Petera Rumzicka, która zdobyła czwarty wynik w tych wyborach, przy wsparciu tolerancji, jak to powiedziała pani minister Jessil Goss, przywódczyni liberałów, przy wsparciu i tolerancji tego ugrupowania w parlamencie. I ta koalicja mogłaby liczyć na 81 mandatów w Tweede Kamer, co już by mogłoby oznaczać swobodne, spokojne rządzenie, wysokie wsparcie w Izbie. Do tego można doliczyć jeszcze 7 głosów farmerskiego ugrupowania BBB, Caroline van der Plas, która również zapowiedziała chęć wsparcia nowego gabinetu. Tak więc prawdopodobna koalicja PVV, partia Omsichta, a także BBB ze wsparciem, tolerancją liberałów w parlamencie. To jest najbardziej prawdopodobny wariant, ale oczywiście jest jeszcze inny wariant. Realny,
aczkolwiek dużo mniej prawdopodobny, że lider lewicy, Franz Timmermans, dobrze nam znany, zbuduje koalicję kordonu sanitarnego wokół Wildersa, również z liberałami, również z partią Omtzigta, ale plus jeszcze z partią socjaliberałów z D66. I ta koalicja kordonu sanitarnego mogłaby liczyć na 78 mandatów. Wielką większość w parlamencie, przy czym, tak jak już powiedziałem, to jest wariant dużo mniej prawdopodobny niż ten, o którym mówiłem wcześniej, ale także niewykluczony. Tu na najbliższe dni pokażą, jak duża będzie presja ze strony ulicy, ze strony Brukseli, jak zachowają się liberałowie premiera Rutego, czy obecnie minister Jessilgos. To ostatnie protesty, które pojawiły się po wyborach w Amsterdamie, w Utrechcie, nie zgromadziły zbyt wielu uczestników. Wczorajsza demonstracja zapowiadana w Amsterdamie miała zgromadzić 10 tysięcy osób, pojawiło się niecałe 2 tysiące, więc tutaj tej presji tak dużej nie ma. Panie redaktorze, musimy już kończyć, ale dosłownie na sam koniec taka trochę ciekawostka. Problem Wildersa z tym, że nie może teraz sobie łatwo znaleźć koalicjantów, między innymi wynika z tego powodu, że dużo partii dostało się do parlamentu, że dużo partii w ogóle dostaje się co wybory do holenderskiego parlamentu, a to wynika z tego, że w Holandii w zasadzie nie ma, i tu jest ta ciekawostka, progu wyborczego. Tak, to prawda, to jest skrajnie proporcjonalna ordynacja wyborcza, która powoduje, że takie ugrupowania jak Partia Nasz Zwierząt ma swoich trzech przedstawicieli, partia JA21 prawicowa ma akurat jednego przedstawiciela. No, tych komitetów wyborczych w tych wyborach było 26. Nie powiem panu, znaczy musiałbym sobie szybko przypomnieć, ile dokładnie dostało się do parlamentu, ale tak licząc, to około 10, może trochę więcej partii znajduje się w Tweedekamer. No to jest bardzo rozrobiona scena polityczna. I tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Andrzej Pawluszek, współpracownik Polskiej Agencji Prasowej. Kłaniam się, panie redaktorze. Dziękuję za rozmowę. To ja dziękuję. Do usłyszenia, do widzenia. A państwu dziękuję za uwagę. To były Wolne Głosy Zagranica. Widzimy się jutro o stałej porze. Dobrego wieczoru, dobrego dnia.